Galeryjna Rewia Mody. W Miejskiej Bibliotece Publicznej uczniowie Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego imienia Jana Cybisa w Opolu otworzyli swoją kolejną wystawę, za pomocą której udowadniają, że sztukę da się również nosić. Tych kreacji nie powstydziłby się żaden ceniony projektant mody. Wystawa pod tytułem Sztuka do noszenia zamieniła Galerię Zamostek w istne modowe atelier. Uczniowie kierują się swoim własną wyobraźnią, swoim własnym gustem, także te prace są na pewno unikatowe. Na wystawie zaprezentowano prace nagrodzone w ogólnopolskim konkursie Czarne na Białym oraz te eksponowane na Gali Mody Polskiej w Poznaniu i targach Amber Expo Gdańsk. Wykonali je uczniowie klas 1-4 opolskiego plastyczniaka. To tak przeszło od dziadka, ponieważ szył też na maszynie dla mojej mamy sukienki i też tak idę jego krokami. Na ścianach galerii zawisły projekty w stylu op-art oraz te inspirowane poematem Boska Komedia Dantego Alighieri. Manekiny zdobią zaś kreacje, których motywem przewodnim był m.in. bursztyn. I to w różnej postaci. Przyniosłam gotowy projekt do moich nauczycielek i stwierdziły, że kurczę, fajnie by było coś tu dodać, więc stwierdziliśmy, że dodamy jakąś pelerynkę i tak się ze mną ciągną te pelerynki. Inspirowałam się właśnie kolorami bursztynu, że są przeźroczyste, różnokolorowe, pomarańcze, żółcie, biele i że tak wszystko się ładnie mieszało i komponowało. Pracę uczniów charakteryzuje także wszechstronność wykorzystanych do ich wykonania technik, w tym chociażby origami, a także różnorodność w doborze materiałów. Tkaniny, na której wykonywałyśmy ekoprint, czyli odciski naturalnych roślin, które znajdujemy sezonowo i które dają fantastyczne graficzne odbitki. Ekspozycję w Galerii Zamostek będzie można oglądać do 30 kwietnia. Do tematu powrócimy również w najbliższy wtorek w premierowym odcinku programu Strefa Kultury. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski.